Czcigodni księża jubilaci, umiłowani bracia i siostry. Niecodzienna uroczystość gromadzi nas dzisiaj w tej dostojnej lwowskiej katedrze. Oto przed obrazem Matki Bożej Łaskawej, ślicznej gwiazdy miasta Lwowa, wobec relikwii błogosławionego Jakuba Strzemię, stają przy ołtarzu kapłani, którzy przybyli tutaj, aby dziękować za dar powołania. Czynią to w 30. rocznicę swoich święceń kapłańskich. Pośród jubilatów jest ksiądz Andrzej Baczyński, dla którego katedra lwowska zajmuje szczególne miejsce na drodze powołania zakonnego i kapłańskiego. Przybywa bowiem tutaj jak do źródła wiary, gdzie poznawał Boga, uczył się liturgii i wyruszył ku kapłaństwu do seminarium w Rydze. Tutaj też jako pierwszy po wojnie przyjął święcenia kapłańskie razem z księdzem Józefem, których byłem świadkiem jako kapelan księdza kardynała Mariana Jaworskiego, i posługiwał duszpastersko, nauczając i udzielając sakramentów świętych. Nie dziwi zatem fakt, że wraz z innymi jubilatami, którzy pracowali i niektórzy nadal pracują w naszej archidiecezji, dziękuję z nimi za kapłaństwo tutaj w Wieczerniku, który przygotował go do życia zakonnego i kapłańskiego. Moi drodzy, 2000 lat temu Jezus, przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, powołał pierwszych apostołów, kierując w ich stronę proste zaproszenie. Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Ten sam Chrystus Jezus idzie teraz tak samo jak wtedy przez wsie miasta i kraje, by łowić serca słów Bożych prawdą. I tak jak kiedyś stanął nad brzegiem jeziora, tak stanął u drzwi rodzinnego domu każdego z obecnych tutaj kapłanów, zapukał do ich serca, a jego usta wyrzekły ich imię. Odpowiedzieli na jego słowo, wiedząc, że Jezus tak bardzo potrzebuje ich dłoni, młodego serca zapałem, kropli potu i samotności, z dala od rodzinnego domu. I przyszedł dzień święceń kapłańskich, dzień nowej drogi życia w sakramentalnym zjednoczeniu z Chrystusem, który przez Ducha Świętego został im dany. Chrystusowe kapłaństwo stało się darem, mocą i tajemnicą, w której od 30 lat uczestniczycie. Kapłaństwo Chrystusowe stało się dla was misją sprawowania sakramentów, składania eucharystycznej ofiary, głoszenia Ewangelii Chrystusa, przewodzenia wspólnocie wiernych w jej drodze ku niebieskiej Ojczyźnie. A Chrystus, wasz Mistrz, stał się źródłem całego kapłaństwa. Przez wasze usta od tego momentu ludzkie słowo czyni Chrystusa swoim słowem, gdy głosicie Ewangelię biednym i bogatym, dzieciom i dorosłym. On, Chrystus miłosierny, przebacza w sakramencie pojednania skruszonym grzesznikom ich grzechy, gdy słuchacie spowiedzi. Przez waszą posługę włączacie przez Chrzest Święty do wspólnoty Kościoła, błogosławicie małżeństwa, udzielacie Komunii Świętej, a nade wszystko stajecie przy ołtarzu, aby sprawować ofiarę przyświętej. Od 30 lat jesteście narzędziem Bożym nie dla siebie, ale dla ludu Bożego. Drodzy jubilaci, kapłaństwo to najcudowniejsza droga życia człowieka. I chociaż już wiele czasu upłynęło od waszych święceń kapłańskich i macie już sporo życia doczesnego za sobą,
to w dniu dzisiejszym chciałbym, abyście cofnęli swoje myśli do tamtego dnia, gdy Chrystus obdarował was skarbem swojego kapłaństwa, abyście przywołali tamte uczucia, które towarzyszyły w tym dniu. Byście powrócili do swojej prymicyjnej mszy świętej, sprawowanej z wielkim drżeniem. Tak mocno zapadły mi w pamięci wyczytane kiedyś słowa świętego Jana Bosko, który mówił: za każdym razem, kiedy będziesz się zbliżał do ołtarza, to przypomnij sobie, że ta msza święta ma być dla ciebie przeżyta jako pierwsza, jako jedyna i jako ostatnia. Jakie to cudowne wskazanie i jaka głębia wiary i miłości świętego Jana Bosko zamknięte właśnie w tych słowach. Potrzeba zatem docenić to wybranie i zaangażować się całym swoim życiem w służbę, która nie polega na byciu urzędownikiem Chrystusa, ale byciu duszpasterzem, czyli troszczącym się o Bożą owczarnię, aby nie dostał się do niej wilk w owczej skórze, powodujący zamęt i spustoszenie. Służba kapłańska to droga do prawdziwej jedności, opartej na spotkaniu w imię Jezusa, nie w imię jakiegoś przywódcy czy animatora. To trwanie w prawdzie Jezusa i w Jego słowie, w Jego miłości. Tylko wtedy jesteśmy w stanie być na tym świecie, jednocześnie nie będąc z tego świata. Tylko tak jesteśmy w stanie oprzeć się pokusom złego ducha, który działa w tym świecie. Jedność bowiem nie jest dziełem człowieka, jest lecz darem Ducha Świętego. Otwierając się w dniu święceń kapłańskich na ten dar, staliście się gotowi wypełniać na tym świecie pośród powierzonych sobie ludzi przesłanie bycia zaczynem Bożej miłości. Dlatego w tym jubileuszowym dniu chcę wam powiedzieć, że każdy kapłan, również my, musimy tracić siebie dla Chrystusa, tak jak paschał, dając światłość, umniejsza siebie, spala się z korzyścią dla innych. Umiłowani bracia i siostry, spoglądając na zgromadzonych na dziękczynnej modlitwie kapłanów, zachęcam was. Proście Pana żniwa. Proście, aby nie zabrakło wam tych ludzi. Módlcie się za nich, aby nie zabrakło im sił. Są wam potrzebni jak powietrze. Z nimi jesteście bogaci w miłość Boga Ojca, łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa i w dar jedności płynący od Ducha Świętego. Bez nich, choćbyście posiadali wszelkie bogactwa ziemi, tak naprawdę posiądziecie niewiele. Doczesność bowiem przemija, a jedyną trwałą wartością, która trwa, jest wiara, nadzieja i miłość. Dlatego w jubileuszowym dniu pragniemy Bogu w Trójcy Jedynej złożyć dziękczynienie wraz z czcigodnymi kapłanami jubiletami za łaskę powołania, otrzymane talenty i niezawiedzione nadzieje. W tej jubileuszowej mszy świętej prosimy Boga, by czcigodnych jubilatów obdarzał długimi latami życia, zdrowiem i świętością kapłańskiego życia. Prosimy Boga, aby we wszystkich trudnych momentach, a w życiu kapłańskim nieunikniony jest krzyż i współudział w cierpieniach Chrystusa, posyłał z pomocą w niesieniu krzyża dobrego Cyrenajczyka. Niech na wszystkich drogach, które opatrzność Boża wykreśliła w swoich zbawczych planach, wszystkim szlachetnym planom i słusznym zamiarom księży jubilatów towarzyszy opiekuńcze spojrzenie Maryi, Matki Kapłanów, ślicznej gwiazdy miasta Lwowa. Niech wspierają was święci patronowie,
a błogosławionym Jakubem szczemią na czele. Na kolejne lata kapłańskiej posługi przyjmijcie wraz z życzeniami to zwyczajne, ale jakże szczere, ad multos annos.